Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Gex 2 Enter the Gecko na konsolę PlayStation 1. I poprzednim razem dużo się działo, dlatego że udało nam się przejść bodajże zieloną strefę wymiaru media, pokonując Circuit Central, Scream TV oraz... Jak się ten dżunglowy świat nazywał? Znaczy dżunglowy, no... W epoce kamienia łupanego. Prehistoric Channel. Oraz udało nam się stoczyć walkę po raz pierwszy z Rezem, tym razem parodiując walkę z Godzillą i Mecha Godzillą. Czyli mieliśmy Gexzillę oraz Mecha Reza. No i trafiliśmy do niebieskiej strefy wymiaru media, czyli tej ostatniej, na której na wprost nas jest poziom Kung Fu Theater, gdzie trzeba zdobyć 3 czerwone piloty oraz Rocket Channel albo Channel. I myślę, że dobrym pomysłem będzie wejść do Rocket Channel, ponieważ najmniej go pamiętam, a wolałbym ten trudniejszy poziom zrobić od razu, bez zbędnego przedłużania. Jedziemy z koksem. I dla osób ciekawskich, nagrywam to 24 maja o godzinie 10:34. Wczoraj nagrywałem zieloną strefę i praktycznie konfrontację z Gexzillą i Mecha Rezem, a teraz robimy właśnie sobie niebieską strefę i nie powiem, dzisiaj prawdopodobnie będziemy bardzo blisko końca gry. Tak tylko od siebie mogę tyle powiedzieć. Znajdujemy się teraz w poziomie pod nazwą Pain in the Asteroids i mamy 3 misyjki, tak więc bez zbędnego przedłużenia ruszamy. Jak możecie usłyszeć, soundtrack troszeczkę się kurczę pieczone różni od tego, którego my znamy. I jest to dosyć interesujące, nie będę tego ukrywał. Aczkolwiek jakoś, nie wiem, osobiście wolę tą pierwszą wersję Rocket Channel, jeżeli chodzi o soundtrack. Bo ta, nie powiem, nie jest może jakaś super zła, ale nie jest też najlepsza, o, tak to powiem. Kurde, myślałem, że z nich uda mi się te małe rakietki zdobyć. O, z jednego mi się uda. I z drugiego też w sumie, elegancko. Co prawda udało się to zrobić pod koniec, no ale lepsze to niż nic. Dawaj, Geksik. Szybko, tam jest tlen. Bierz to. No, się udało, kurde, bałem się, że się nie uda. Dobrze, 91 życie. Idzie nam naprawdę kurcze pieczone bardzo dobrze. Jestem wręcz zadowolony z tego powodu. Naprawdę. Mam nadzieję, że się nam uda zdobyć kurcze te, jak to się mówi. No, mam nadzieję, że mi się uda zdobyć pilocik srebrny. 2 srebrne pilociki, przepraszam najmocniej. Lecimy sobie tutaj, tu mamy tlen, z którego z chęcią skorzystamy. Tu mamy ufoluda, który nas chciał zaatakować, który parodiuje Jodę ze Star Warsów. I sobie jeszcze raz będziemy musieli naładować tlen. Dokładnie tak. I teraz skaczemy tutaj. I o proszę, tam mamy srebrny pilocik, którego nie zawaham się zdobyć. W sumie zawaham się zdobyć i go zdobędę. Dokładnie tak. To już będziemy mieli jedno z głowy. Dobra, 33. Gdzie jest robocik?
nie wiem, chyba go nie ma już. Dobra, nieważne, myślałem, że on tu się gdzieś kręci, bo skopałbym mu zadek, tak szczerze powiedziawszy. Ale powiedzmy, że nie będę tego na razie robił. Dobra, w takim razie, skoro mamy to zrobione, naładujmy sobie trochę tlenku i pójdźmy teraz tędy. Może coś tutaj ciekawego będzie, może coś, co warto byłoby zebrać. Na pewno pistoleciki tutaj, żeby być coraz bliżej srebrnego pilota drugiego. O, elegancko. 92, dobrze. Radio Free Rex signing off. I kill you. Ja myślałem, że tutaj jakieś niewidzialne platformy są, czy coś takiego, a tu się jednak okazuje, że gra mnie wydymała bez mydła. Tak troszeczkę zabolało mnie to, nie będę tego ukrywał. To dosyć bardzo mocno... Cholera jasna, Gex! Teraz Gex mnie wydymał w dupę, bez kitu, bez mydła jeszcze przy okazji, tak więc... No nie wiem, zobaczymy się za niedługo, bo myślę, że chyba trzeba tutaj co nieco poedytować. Trzeba, kurde, co nieco wyciąć troszeczkę tej drogi. Dobra, zjedźmy sobie tutaj tą windą. Zobaczmy, gdzie będziemy teraz. O, tutaj mamy zgromadzenie jakichś kurcze pieczone pająków. W ogóle, od kiedy pająki mogą normalnie swobodnie oddychać w kosmosie? Czy to jest coś, o czym ja nie wiem za bardzo, jestem niedoedukowany? Bo mam dziwne wrażenie, że chyba nie powinno to tak wyglądać, ale z drugiej strony to jest Gex, więc... Czego ja się spodziewam, no nie? Aha! Okej, dobra, zajebiście. W taki oto sposób, w lamerski sposób straciłem 90... Znaczy no, 90 żyć, tak, no na pewno 90 żyć straciłem. Miałem 92 życia, a mam teraz 89 i weźcie, powiedzcie, gdzie tu jest sprawiedliwość. Dobra, jesteśmy z powrotem. W takim razie zobaczmy, co tutaj będzie. Poza robocikiem oczywiście. Idziemy sobie do przodu. Mamy kurde jodę. Okej. Czy coś więcej? Okej, platformy tutaj się nam uformowały. Oj, to trochę bolało. Dobra, robocik, weź wypad z baru. O, teraz oberwałem. Pamiętacie, jak wcześniej nie oberwałem w innym poziomie z Rocket Channel? Się udało akurat nie oberwać wtedy. A, i tam mamy czerwony pilot. To jest chyba ten, do którego miałem się dostać, tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić. Szybko, 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 dobrze! Prawie by mnie ten czerwony skurwiel dorwał, jak widzieliście zresztą. Domyślałem się, że on stamtąd wyskoczy, bo tam, no nie oszukujmy się, tamta dziurka była zbyt podejrzana. Obok niego. Znaczy obok, kurde, tej ścieżki. Więc tam na bank coś musiało wypełznąć. Się okazało, że ten skurwiel wylazł. Zaraz, ogona dostaniesz, cymbale. No i nareszcie, kurde, padł. Śmieć. O! No nie gadaj! Ale to było nie fair w tym momencie. No, udało się. Elegancko. Jeden czerwony i dwa srebrne piloty. To mi się podoba. To mi się bardzo podoba. Jestem wręcz usatysfakcjonowany. Weźmy sobie update'nijmy save. Dobra. O, kolejna bonusowa runda nam się odblokowała. Ciekawe, ile jeszcze mamy ich do odblokowania. To mnie ciekawi. I know what you're thinking. It's tail time.
Dobra, spoko. Co tutaj mamy? A, tam musimy polecieć teraz. Dobra. To wiecie co? Może zróbmy sobie cięcie w tym momencie. Ja bym poleciał w tamte skromne progi i się widzimy tam, bo to jest droga, którą już wtedy przechodziłem. Tylko bym z wami się zobaczył wtedy, kiedy bym był już na miejscu. Tak więc ZW. No i przy okazji mamy 90 życie. Teraz tylko jeszcze dwa, żeby nadrobić 92. O, szybko, 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 leczymy się. Znaczy, leczymy. Czemu, co ja mam w ogóle z tym leczymy? Uzupełniamy tlen. Radio Free Rex signing off. I kill. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tutaj, jak pamiętacie, był oczywiście srebrny pilot, ale go nie ma, więc takie buty. I teraz lecimy sobie tutaj. O, póki co nam tlen nie schodzi, elegancko. O, tam widzę, że jakiś UFO lata za nami. Ha, bardzo śmieszne. Boki zrywać normalnie. Ej, nie wiem czemu, ale ta sekcja kojarzy mi się teraz z Królikiem Bugsem zaginiony w czasie, wiecie? Tak jakoś, nie wiem, skojarzyło mi się to. Nie wiem dlaczego, tak jakoś wyszło. Dobra, i na co mi jest teraz ten power-up, tak szczerze? Okej. Dobrze, skaczemy sobie. Dobra. Elegancko. Dobrze, jest. I haven't seen blasts like this since Taco Night at James Earl Jones' house. Dobra, teraz czekamy, bo widzę, że tutaj taki wężyk leci. I będziemy musieli teraz wskoczyć zaraz na samą górę. Tak, to nieźle wskoczyłem na samą górę. Pierdziele. Dobrze, że nie zginąłem. Tyle dobrze. Patrzcie na to. Ale ładnie żeśmy polecieli. Ho, 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 ho. Drugi pilot z trzech. Dobrze, jeszcze tylko jeden. Jeszcze tylko jeden pilot i będziemy mieli ten poziom zaliczony na 100%. Co mnie osobiście bardzo będzie cieszyć. 30 czerwonych pilotów i 24 srebrne? No to teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery. To jeszcze 5 czerwonych pilotów nam bodajże brakuje do miana 100% wszystkich czerwonych pilotów w grze. Chyba. O ile dobrze pamięć mnie nie myli. Dobra, no to co? Zostaje nam już tylko ten. Destroy 5 Crystal Power Cell. Power Cell? Co to za nawiązanie do Jacka? Okej, w takim razie już wiemy, co mamy do zrobienia, tak więc... ZW, moi drodzy, proszę państwa. Ale on krzyknął! Dobra, jak widzicie tam za tym ogromnym słupem, po którym Gex może dostać się na samą górę, to tam jest ten cały Power Cell. Więc trzeba będzie się do niego jakoś dostać, tylko pytanie jak?
Dobra, już wiem nawet jak. Co ja mogłem w ten sposób, jaki przed chwilą zrobiłem, czyli po prostu złapać się tymi łapami, no ale no, nie pomyślałem o tym, sorry. Przepraszam najmocniej. No nie pomyślałem o tym, macie rację. Tu będzie dwójeczka. Teraz pytanie, gdzie będzie trójeczka? Trójeczka chyba czasem u góry nie była? Jeżeli chodzi o ten cały power cell? Chyba tak. Raczej wątpię, że na dole jest już. Bo raczej na dole to już wszystkie tam zebraliśmy. A raczej nie zebraliśmy, a zniszczyliśmy, przepraszam. Trzeba tutaj być poprawny, jeżeli chodzi o słownictwo. Okej. To teraz tak, z tego co pamiętam tutaj był. Tak, tutaj był. Numer 3. To jest cień srebrnego pilocika, ale my nie potrzebujemy. Tam jest jeszcze jeden. Czyli teraz trzeba znaleźć piąty i zarazem ostatni. Okej. To myślę, że będzie ciekawe zadanko. W szczególności, że nie pamiętam, czy czasem ten cały... On czasem tutaj nie był? Po tej drugiej stronie? Trzeba będzie zobaczyć aż. Bug, can you read me? Mi się wydaje, że po tej stronie to było, ale mogę się mylić. Tak, tam u góry jest, widzicie? Dobrze, że się odwróciłem. Aha! I za pomocą tego, że zniszczyłem te power cell'e, teraz się tu platforma odwróciła. Tam, gdzie wydawało mi się, że będą takie niewidzialne platformy, dzięki którym dostanę się dalej. O kurde! Fajnie! Dlaczego ja kurde myślałem, że ten poziom będzie trudny? Ej, weźcie mi powiedzcie, dlaczego ja tak serio myślałem, bo ja kurde, to był łatwy poziom, naprawdę, to był bardzo łatwy poziom, jak na niebieską strefę w wymiarze media. No, kurde. Aż zobaczę, ile mamy procent gry już. 73? To teraz będziemy mieli 74 albo 75. No kurde. Ładnie poszło, nie ma co narzekać. A, i teraz jesteśmy na początku niebieskiej strefy. To skoro to mamy zrobione, no to teraz pozostaje nam tu, z tej strony tylko jeden poziom. Kung Fu Theater. Ostatni poziom Kung Fu, jeżeli chodzi o główną fabułę. No to sprawdźmy, co tu będzie. Mamy tu poziom pod nazwą Samurai Night Fever. Okej, i trzy misyjki standardowo, więc bez zbędnego przedłużania. Czas rozpocząć przygodę! Ciekawostka do poziomu Samurai Night Fever. Nazwa tego poziomu parodiuje gorączkę sobotniej nocy. The art of fighting without fighting gets. No. I teraz soundtrack, który tutaj leci. Tak, specjalnie na niego zwróciłem uwagę. Zresztą posłuchajcie sobie. Słyszycie ten soundtrack, no nie? To wyobraźcie sobie, że w pierwszym poziomie Kung Fu... ześlizgnąłem się. Wyobraźcie sobie, że ta muzyka leci w pierwszym poziomie z Kung Fu Theater w wersji na Nintendo 64. Tyle, że ona jest tak... No, kurde. Przez to, że soundtrack jest odtwarzany przez system, a nie przez jakieś instrumenty, to naprawdę paskudnie brzmi soundtrack z wersji na Nintendo 64. Tej wersji muzyki, nie? Autentycznie, weźcie sobie, kurde, nie wiem, wpiszcie GEX 64 OST i wpiszcie Kung Fu Theater albo po prostu Kung Fu wpiszcie. No to zobaczycie, o co chodzi, nie?
I oczywiście znowu mamy ninja z logiem OBS-a, bo jak żeby inaczej. I ten poziom, powiem wam szczerze, możecie się teraz ze mnie śmiać lub nie, ale ten poziom kojarzy mi się z tym, z Ape Escape. Jedynką. Naprawdę, autentycznie, to mi się kojarzy z Ape Escape 1, nie? I wy chyba domyślacie się nawet, z jakim poziomem mi się to kojarzy, jeżeli oglądaliście oczywiście Let's Play z Ape Escape. A jeżeli nie oglądaliście, to... no co, no... zapraszam obadać, jeżeli ktoś zainteresowany. To jest naprawdę świetna gierka. O, znowu kurde ninja, który ma tym razem czerwone logo OBS-a i rzucał shurikenami w moją stronę. O, drzewko, bonsai! Jej! Ale to jest fajne drzewko, ja bym chciał bardzo takie mieć. Różowe listki, one mnie tak bardzo hipnotyzują. Jeżeli chodzi o spadki FPS-ów, to jest z powodu poziomu. No niestety ten poziom troszeczkę jest specyficzny pod względem... jeżeli chodzi o płynność, bo jak możecie zobaczyć, no delikatnie gubi klatki. Nie wiem nawet dlaczego. No ale czasem tak bywa. Są poziomy, które lepiej działają, są poziomy, które są trochę niestabilne, można by powiedzieć. No i ten poziom chyba jest przykładem poziomu niestabilnego. Tam jest u góry żyćko, które mam zamiar zebrać. 92. I patrzcie, jak ładnie nadrobiłem. O, właśnie, tu trzeba będzie uważać, bo tutaj kolce będą wystawać. Twórcy myślą, że ja się dam na to nabrać, ale nie ze mną te numery, jak to się mówi. Ej, no kurde, ty, frajerze zasrany. Ja se chciałem... kurczę, no... wyleczyć się chciałem. Co za kurde przygłup, bez kitu. Teraz spójrzmy sobie, czy wszystko jest w porządku, bo ja coś pamiętam, że tu chyba był srebrny pilot, ale... ale nie wiem, mogę się równie dobrze mylić. Gdzieś tu była ściana, przez którą mogliśmy się złapać. Trzeba zobaczyć u góry. Dobrze, żeśmy sobie drzwi odblokowali elegancko. Ej, tu... a nie, tutaj... szliśmy tędy, dobra, nieważne. Nieważne, ja tutaj, kurde, jakiś pijany, niespełna rozumu jestem, bo mylą mi się lokacje, bez kitu. W sensie, może nie lokacje, bardziej myli mi się przejścia. Mylą mi się przejścia w gierce. Wiecie, to jest normalne, czasami człowiek ma takie swoje odpały dziwne. Coś mu się wydaje, a potem się okazuje, że jednak niepotrzebnie mu się wydawało. Bo jego myślenie było całkiem błędne. 93, kurde, no to teraz już przebiliśmy magiczną liczbę 92. Więc teraz tylko wystarczy zdobyć ten, 6 żyć i będzie elegancko. Nie, ale szczerze warto byłoby teraz zebrać te wszystkie mordy gejszy. Żeby, wiecie, żeby no... no żeby mieć, kurczę, no, srebrny pilocik. A w ogóle nie mówiłem wam odnośnie moich wspomnień z poprzedniego poziomu. A to jest dlatego, że ten poprzedni poziom, który robiliśmy, czyli właśnie ten Rocket Channel. Szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o jakieś moje, nie wiem, przemyślenia lub jakieś moje takie Boże, chciałem przeżycia powiedzieć, jakieś moje takie wspomnienia, to z tamtym poziomem wiem, że miałem problem, jak robiłem Let's Play. Ale nie pamiętam, czy był dla mnie on trudny, jak byłem mały, czy nie był trudny, tak szczerze. Nie wiem, nie jestem w stanie wam teraz tego na chwilę obecną powiedzieć. Tutaj bym mógł, kurde, sobie zakończyć już poziom, ale ja tego nie chcę jeszcze robić. Są rzeczy ważne i ważniejsze, jak to się mówi. A dla mnie w szczególności teraz ważne będzie to, żeby zdobyć ten srebrny, zasrany pilocik. I ja to zrobię, choćbym miał szczeznąć.